No i mamy happy end. Niestety nie dla wszystkich. Łazarz po trudnym życiu dostał się do nieba. Gorzej miał bogacz. On wybawił się za ziemskiego życia. I chociaż w imprezowaniu nie ma niczego złego, to dla niego ten czas biesiady był też zamknięciem się na innych. No i niestety, jego wieczność nie wyglądała zbyt dobrze. Słuchając tej Ewangelii, zastanawiam się, w czym w tym świecie jestem bogaczem. Jakie umiejętności, może radość życia, jakie sprawy mam w nadmiarze, a obok tego nie potrafię się tym podzielić i przez to zamykam się na innych. Jest to bardzo ważne pytanie, bo nie chciałbym później w wieczności usłyszeć, że ty dostałeś to za czasów życia ziemskiego i nie potrafiłeś się tym podzielić. Twoje serce było zamknięte. I również zadaję wszystkim to pytanie, czy jest jeszcze jakaś przestrzeń w naszym życiu, która gdzieś, chociaż piękna, chociaż wartościowa i twórcza, jednak niepodzielona z innymi, oddala nas od wieczności.